Mieliśmy airsoft, mieliśmy broń ostrą, ale tego się nie spodziewacie. Patrzcie na to! Jest to Hammer H1, z tym, że przerobiony na wersję opancerzoną, typowo zmilitaryzowaną, czyli inaczej Humvee, ale nie jest to nawet typowe Humvee. Zaraz Wam opowiem dlaczego. Przede wszystkim z danych technicznych mamy tutaj 6,5-litrowy silnik, 8-cylindrowy. Moc to jest 193 konie. No i możecie sobie mniej więcej zinterpretować spalanie plus minus 20 litrów. Jest wyciągarka, całość jest po prostu kocurska, zachowana w przepięknym stanie, co jest taką niesamowitą gratką. Mamy tutaj lakier, który jest odporny na działanie termowizji, jest niewykrywalny w termowizji, co jest takim chyba najważniejszym elementem. Mamy tutaj chłonoodporne szyby, opancerzone podwozie. Patrzcie na te koła. Oczywiście zapasówkę. Całość jest zrobiona typowo w pięknym kamuflażu, więc nie dość, że spełnia swoją funkcję właśnie tym, że nie jest wykrywalny, to do tego rewelacyjnie się kamufluje w warunkach właśnie leśnych. Mamy tutaj wersję Cabrio z klasycznym orurowaniem. Przykryty jest plandeką, którą łatwo można ściągnąć. Jest zachowany w takim stanie, że naprawdę. I o ile sam Hammer H1, jako Hammer H1, nie jest bardzo wysoką inwestycją, nawet w naszych rejonach, to zrobienie czegoś takiego, no to już jest spora nakładu czasu i pieniążków. Sam projekt bowiem i doprowadzenie tego do takiego stanu, to jest koszt około 360 tysięcy. No i teraz omówiliśmy sobie to, co jest widoczne z zewnątrz, ale największą gratką jest to, co możecie znaleźć w środku, bowiem jest to idealne auto stworzone do rozgrywek airsoftowych, z tego względu, że mamy tutaj zamontowany cały system łączności. Jest miejsca dla 4 osób, a dodatkowo, żeby było jakby luksusowo, wszystkie siedzenia i całe wnętrze mamy obudowane alkantarą na specjalne zamówienie. Gwarantuję Wam, że nie znajdziecie czegoś takiego w żadnym innym egzemplarzu i dodam, że akurat ten egzemplarz w takim stanie i w takim stylu jest jedynym w Polsce, a może i nawet w Europie. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Jest on na sprzedaż i nie tylko jako auto, nie tylko, ale też mamy tutaj dorzucone mnóstwo karabinków. Jest całe oposażenie dla 4 osób z załogi Marines. Mamy tutaj noktowizory, sprzęty, latarki, wszystko co tylko możecie sobie wyobrazić, co byście chcieli. Także kupując coś takiego, macie od razu całe kombo, żeby brać udział właśnie w jakichś symulacjach, strzelankach albo też na plac boju. Za 4 kompletnymi oporządzeniami dla typowego żołnierza Marines macie tutaj jeszcze w gratisie repliki airsoftowe między innymi. Jest to akurat M16 firmy Colt z granatnikiem i jest po prostu przepiękny, jest piękny, ciężki, idealnie imituje właśnie tą wersję taką ostrą i pokaż mi proszę jeszcze. No i jaka gratka, taka typowo snajperska. Snajperka ja osobiście jeszcze nigdy nie widziałam, ale snajpa od Tokio Marui, już pięknie pomalowana. Wydaje mi się, że to normalnie farbami ceramicznymi, także już robi naprawdę mega wrażenie. Dodatkowo oczywiście wszelkie maskowania, bagnety, no bo one też oczywiście mogą się przydać na rozgrywce airsoftowej. Nawet maczetę dostaniecie. No i cały czas mówię o tym airsoftcie, ale co dokładnie możemy tutaj, w jaki sposób możemy sobie wykorzystać stać auto stricte do airsoftu i zobaczcie na to mocowanie świniaczka. Patrzcie, mamy tutaj strzelca w środku, ja już nie będę się tutaj ładowała i totalnie mobilną taką mini wieżyczkę, mocowanie strzeleckie, zarąbiste, więc możecie normalnie naparzać w trakcie jazdy. To też ma znaczenie, to jest na eszelon, jak jest załadunek na pociąg, tak? Mhm. No to jest jako czwarty wagon, pozycja C. Ja słyszałem, że normalnie to desantują samolotem, tak czy nie? Z helikoptera. Z helikoptera. No, naprawdę? Ona mnie nie wierzyła. Nie. No poważnie. Chinooki głównie się tym zajmują. Te uchwyty służą do właśnie do transportowania. Nie? No bez jaj. A te znowu do wyciągnięcia szybkiego silnika. Ten i tamten, podnosi się maskę do góry i w ciągu 20 do 30 minut silnik jest na zewnątrz.
On jest tak skonstruowany, że na polu walki można szybko podmienić silnik. To, co widzimy na masce, mamy tutaj taki typowy na wyposażeniu zestaw saperski, na który składa się, no przyznajcie sami, że nie małych rozmiarów. Mamy tutaj młot, mamy siekierę, mamy kilof, no i łopatę, ale nawet to, nawet coś tak zwykłego robi wrażenie, przyznajcie. Sprawdźmy sobie jeszcze, co może znaleźć tutaj kierowca, bo wyposażenie jest takie naprawdę rozbudowane i konkretne. Przede wszystkim na pewno w oryginalnej wersji nie spotkacie takich rzeczy jak radyjko, tutaj wyświetlacz. Mamy też CB radio. A co jest taką ciekawostką i fajną rzeczą? Cała kierownica, oprócz tego, że jest obudowana alkantarą, to koło kierownicze jest obudowane linką spadochronową. Jeżeli ktoś by chciał naprawdę wczuć się w klimat, mamy tutaj dodatkowe skrzynki na amunicję. Z dwóch stron jest ich w sumie 8 sztuk, także myślę, że naprawdę sporo tutaj pomieścicie. Z takich ciekawostek mamy tutaj dwa niezależne zbiorniki paliwowe, każdy o pojemności 100 litrów, które normalnie można sobie przełączać. Dodatkowo jest system CPK, czyli mamy tutaj centralne pompowanie kół, dzięki czemu w zależności od tego, na jakim terenie jesteśmy, możemy sobie to powietrze z kół spuścić bez konieczności opuszczania auta, bądź ponownie dopompować. Mega, co? No jak już wszystko to wszystko, nie mogło zabraknąć też bazuki, a właściwie łuski po niej tak naprawdę, prosto z Warszawy. I teraz zobaczcie, ja generalnie jestem dzbanem na wszystko, co jest malutkie i niepozorne. Prawdopodobnie bym sobie zaczęła gmerać przy tym palcem. To jest spust i to może spowodować zniknięcie całego czołgu. Więc trzeba być ostrożnym. Ale mamy do tego jeszcze zestaw cały kompletny celowniczy. Mamy tutaj przeziernik, tutaj mamy... O! Muszkę. No i powiem wam, że rzeczywiście całkiem spoko to wygląda. W ogóle takie przyjemne, poręczne. No i teraz to, co jest równie ważne jak sam wygląd i opis tego cacka, cena. Możecie go kupić, więc to jest niesamowite, a cena takiej przyjemności to wyjściowo 280 tysięcy. Link macie w opisie. Dobra, my tu gadu gadu, ale co jest ważne, nie jest to zabytek. On nie jest tylko do stania, patrzenia i podziwiania. Przede wszystkim można nim jeździć. Chodźcie, sprawdzimy jak. Ale zanim to nastąpi, zrobimy sobie wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Na szczęście większość z was odpowiedziała dobrze, mianowicie strzelnica Spektrum znajduje się w miejscowości Cipusz. Bierzemy się za losowanie. Mam już tutaj skopiowany link do poprzedniego odcinka. Wklejamy. Dobra, i teraz tak. Robimy sobie wszyściutkie komentarze. Zwycięzcą jest pan Marcin Lewo, 1080, miejscowość Cibusz, wszystko się zgadza, także gratulacje. Pamiętaj tylko, że masz dokładnie 7 dni na zgłoszenie się do nas na nasz adres mailowy po odbiór nagrody. Ale powiem wam, ja normalnie jeżdżę na co dzień na manualu i chyba się przerzucę na automat, bo myślałam, że to jest o wiele gorsze. No osobówka, byście tutaj nie wjechali. Strachliwy człowiek i sama jeżdżę autem głównie po SC i po autostradzie, ale to jest po prostu boskie i naprawdę, no nie jestem w stanie nawet tego opisać. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi bardzo. Jeżeli chcecie więcej treści tego typu, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, polajkować to, udostępniać, no i oczywiście komentować, gdzie mamy albo co mamy pokazać wam jako następne.